Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, nadszedł w końcu ten czas, ten moment, ten jedyny w swoim rodzaju moment, mianowicie kolejne walki SCP. Jak widzicie, znajdujemy się aktualnie w placówce SCP i zaraz SCP będą walczyć sobie. Super. Na pierwszy ogień. Musimy na początku wybrać jakąś arenę. Witamy przy Gate A, przy bramie A, czyli przy naszej arenie, która nam posłuży jako arena walki. Wow, tak. Z tej strony SCP 096 i dzisiaj będę wam przewodził jako prowadzący walkę z SCP. Oh yeah, oh yeah. Ah, fuck! Nie byłem przygotowany na to. Dobra, SCP 096 został pokonany przez SCP 173. Dziękuję, możemy się rozejść. Nie, ty nie zostawię tego za tak. A fuck, strzelają do... Nie, nie strzelają do mnie, strzelają do samych siebie. Okej. Okay. To są prawdziwe walki SCP, a nie jakieś podrabiańce. Wiem co zrobimy. Wiem co zrobimy, mam genialny pomysł. SCP 106, klepcie się teraz. O, to będzie idealne miejsce. O, możemy zrobić zapytaj SCP 035 podczas walki SCP. Co powiesz, jakby, jakie są twoje emocje, uciekaj, jakie są twoje emocje przed walką? Opowiedz coś o sobie. Dziękuję bardzo, zaraz idziemy do kolejnego uczestnika walki SCP. Przed nami, we własnej osobie, lekarz plagi SCP-049, jakie są twoje emocje? O, ale się tutaj jestem. Tak, jakie są twoje emocje przed, tutaj, jakie są twoje emocje, pochwal się. Okej, dziękuję bardzo. Muszę im zrobić ring. Ring się będzie składał z niemieckich żołnierzy. No ale nie rozbiegać się. Stać w miejscu. Fuck. Tego nie przewidziałem. Oh fuck. Dobra, żołnierze Wehrmachtu. Chodźcie. Nie, nie uciekaj, nie uciekaj, nie, nie uciekaj. Tu jest nie, on wziął broń! On wziął broń! On jest niebezpieczny! Robi się bardzo niebezpiecznie w tym momencie. Co on zrobi? Co on zrobi? Wziął kolejną broń. Okej, okay. SCP-035 oficjalnie dołączył do III Rzeszy. Okej, okay, to jest trochę przykre. To już nie są walki SCP. Walki SCP nagle przerodziły się w najazd III Rzeszy na placówkę SCP. SCP-049 i SCP-035 dołączyli do Rzeszy Niemieckiej. Nie podoba mi się to. Ale jednej rzeczy się nie spodziewali. Let's fucking go! Ale nawet się nie chcą bić ze mną. Dobra, i tak zdechną. I tak zdechną. SCP-096 własnoręcznie pozbawił Rzeszę Niemiecką wszystkich swoich żołnierzy. I tak oto II wojna światowa zakończyła się. Ośrodek 19 był w popłochu. Nikt nie wiedział, co się dzieje. SCP-049 wraz z SCP-035 sprzymierzyli się z Rzeszą Niemiecką, żeby przeprowadzić szturm na Errorach i placówce 19. Walki SCP potoczyły się w bardzo złym kierunku. Fort Wendy, yeah. Na szczęście znalazło się wielu ochroniarzy i wielu żołnierzy z Fundacji SCP, którzy byli gotowi obronić swoją placówkę zarówno przed lekarzami plagi i wściekłymi maskami, jak i niemieckimi nazistowskimi żołnierzami. Czemu oni nic nie robią? Czemu wy nic nie robicie? Żołnierze Fundacji SCP są jeszcze bardziej niekompetentni niż myślałem. Nawet on! Nawet lekarz plagi. Oh fuck. To jest smutne, oni broni nie mają nawet chyba. Pozostał samotny żołnierz. I paru innych samotnych żołnierzy. MFO musieli się przegrupować. Tą bitwę przegrali, ale w następnej będą zwycięzcami. Wściekli Niemcy mieli ze sobą nie tylko czołg, ale i SCP, które z zawrotną celnością były gotowe, aby leczyć zarazę, jaką była fundacja.
Żołnierze powoli wkraczali, przemierzając każdy korytarz. Mimo że momentami było to trudne, to jednak nadal starali się i infiltrowali całą bazę. Wkrótce byli już wszędzie. Nikt ani nic nie mogło ich powstrzymać. No chyba, że ta brama. Pozostali przy życiu naukowcy i klasa D zmuszeni byli połączyć siły. Niewolnicy i ich panowie, dziś sprzymierzeńcy, musieli wymyśleć plan. Żołnierze zbliżali się... What the fuck? Zapomniałem, że ja to tutaj zostawiłem. Żołnierze zbliżali się z każdą sekundą. O nie! O nie! Oni wyważą te drzwi! Klasa D była zadowolona, ponieważ wiedziała, że Niemcy nie umieją otwierać drzwi. Ale byli tuż, tuż. W rogu udało im się zgromadzić całą resztę zniewolonych przez nich żołnierzy SCP-173 i jakiegoś śmiesznego staruszka. Dla przykładu rozstrzelali paru z nich, żeby nikt inny się im nie postawił. Sytuacja była beznadziejna. Czy możecie zamknąć mordy, proszę? Jezus Maria, zaraz ich porozstrzelam sam. Jeden granat. Co zrobimy? Pomyślał Hubert Moszka. Nie wiem, odrzekł Gabor. Ja również nie wiem, dopowiedział się Ozyr. Wszyscy byli w kropce. Doroczne walki SCP musiały być przerwane w tak tragiczny sposób. Czy naprawdę nie było sposobu, żeby ich odratować? Wtedy przez samego doktora Brighta do jednej z cel została przeniesiona nadzieja. Możliwe, że niebezpieczna, ale jednak ostatnia nadzieja. A mianowicie SCP-096. Zaczął zabijać wszystkich, to prawda, ale przynajmniej zabijał zarówno dobrych, jak i złych, czy coś w tym stylu. Udało mu się zabić nawet tego śmiesznego staruszka, który nikogo nie obchodził. Niemcy nie mieli z nim szans. Żołnierze Fundacji może i byli uratowani, połowa z nich może i była martwa, ale to był dopiero początek. SCP-096 udało się znaleźć więcej sprzymierzeńców, specjalnie sklonował SCP-173. Jednym z większych problemów nie byli sami Niemcy, ale te pieprzone czołgi, które jakimś sposobem zostały przeteleportowane do bazy. Nasi bohaterowie musieli znaleźć sposób, jak się ich pozbyć. Oh fuck, ja im dam może jakąś broń. Czekaj. Nie idźcie tam, nie walczcie jeszcze. Weźcie je i walczcie. Okej, rzeczy wybuchają, nic nie widzę. Oni mają w dupie te broń, oni po prostu... Czemu oni mnie otaczają? Nie podoba mi się to. Okej. Przynajmniej oni mają broń. A, fuck, strzelają do mnie. Nie macie strzelać do mnie, macie strzelać do Niemców. Wywiązała się walka. Ej, czołg zniknął. Rozwalili czołg. Oni rozwalili czołg granatem swoim własnym. Wsparcie Fundacji przybyło szybko. Niemcy nie mieli szans. Zostało ich tylko dwóch. Prawdziwe walki SCP miały dopiero się rozpocząć. Co on robi, debil? Oni są odważni, to im trzeba przyznać. Tymczasem przy bramie A do placówki 19 zaczęła się formować malutka armia żołnierzy Fundacji, którzy byli gotowi odbić placówkę. Nie byli jednak przygotowani na to, co ich czekało za tymi drzwiami. Rozpoczął się chaos. Lekarz plagi z nową bronią był o wiele bardziej efektywny. I efektowny przy okazji też. Cały zakrwawiony. Myślał, że to koniec. Że jego niemiecka armia zwyciężyła. Ale nie wiedział, że walki SCP trwają nadal. Walka rozpoczęła się na całego. Gdy cała armia żołnierzy SCP dotarła na miejsce. Lekarz plagi wpadł w furię. O, zostałem zabity. O, lekarz plagi też został zabity. Okej. Fundacja zaczęła wygrywać. Niemieccy żołnierze wydawali się być coraz bardziej niekompetentni. I mimo, że nadal znajdowali się w środku, to było ich coraz mniej. Zwiedzając pomieszczenie za pomieszczeniem, nie mieli pojęcia, na co się natykają. Nie wiedzieli, że naboje dla nich nie zadziałają. No, może 173 nie był zbyt dobrym pomysłem. Póki co SCP-173 wraz ze swoim Thompsonem zamierzał śledzić Niemców. Ale tak naprawdę cały czas nadawał zbliżającym się żołnierzom Fundacji. Zabił go! Nice! Zrób to jeszcze raz. What the fuck? On macie w dupie.
Stary, on macie w dupie kompletnie. Krótki krzyk. I już go nie ma. Good job. Pozostała jeszcze kwestia pierwszej armii, która jako pierwsza weszła do budynku. W jaki sposób fundacja zamierzała ją odeprzeć? SCP-049-J po śmierci swojego ojca w dzielnej bitwie z żołnierzami fundacji wraz z jego mieczem świetlnym poprzysiągł zemstę. A SCP-035 nadal siedzi w kącie jak debil, bo chyba dowoli samą tą operacją, jakby on przekabacił wszystkich żołnierzy. On jest teraz rodowitym Niemcem. Tymczasem ten ostatni żołnierz, jako jedyny, który przeżył ostatnią bitwę, nadal donosił fundacji z dachu. Wiedział, że ta walka niedługo się skończy. Ła, nie strzelaj do mnie! Nie, nie, nie! Tego się nie spodziewałem! Idź tam do nich! I tak oto ostatni żołnierz zwiadowczy fundacji padł. Żołnierze fundacji zebrali się na naradę i byli gotowi do szturmu, jednak brakowało im jednej rzeczy. Wsparcia ze strony SCP. I oto na ich oczach stąpił SCP-457, płonący człowiek, aby spopielić ich wrogów. Podążajcie za mną. O nie! O nie, oni się sami wysadzają. Fuck! Nie! Tylko nie to! Tak nie miało być! Głupota żołnierzy sprawiła, że wszyscy zginęli. SCP-457 pod postacią SCP-096 Nieśmiałka musiał sam dokończyć tę sprawę. Na własną rękę. Płońcie. Żołnierze nawet nie stawiali oboże, ale mi laguje wszystko. Wszystko zaczęło oh fuck. A! Mój komputer nie wyrabia. Śmierć. Wszędzie. Pożoga. Nic nie pozostało. SCP-096 ponownie, w ostatniej chwili, uratował świat. Placówka może i płonęła, ale za to została uratowana. Chyba. Pozostała ostatnia kwestia. Kwestia człowieka, który tym wszystkim zarządzał. SCP-035. Jego przyjaciele zginęli. Zarówno lekarz plagi, jak i jego koleżka, młodszy syn. Pozostali sami. SCP-035 i SCP-096. Jak mieli rozwiązać ten konflikt? Odpowiedź była zadziwiająco prosta. Halo. O nie, pomocy. Okej, tego nie podejrzewałem. Ostatecznie oba SCP niefortunnie potknęły się o miecz świetlny i tak oto zakończyły swój żywot. I tak oto zakończyły się jedne z bardziej kultowych walk SCP.